Kiedy dzień zaduszny gromadzimy się na tym wieczornym przy świętej naszej Lwowskiej katedrze, to uświadamiamy sobie powinność naszej modlitwy za wszystkich zmarłych, a pośród nich za arcybiskupów i biskupów pomocniczych naszej archidiecezji, jej kapłanów i osoby zakonne. Przychodzi do nas świadomość, że to przez naszą modlitwę sam Bóg w swoim Synu pochyla się nad każdym człowiekiem, bo to przede wszystkim najpierw Bogu samemu zależy na każdym człowieku. I to jest ta bardzo krzepiąca prawda, która wprowadza nas dzisiaj w tajemnicę Kościoła cierpiącego, oczyszczającego się i wyczekującego naszej modlitwy. Kościoła, który woła: Boga żywego pragnie moja dusza. Można zapytać, a kto najgłośniej woła, że pragnie Boga żywego? Wołają ci wszyscy, którzy odeszli z tego świata, ale ciążą na nich jeszcze winy, które są do odpukotowania. To oni, świadomi wielkiej miłości Boga, pragną spotkania z Nim. To z nich wydobywa się to wielkie wołanie. Oni mogą ocenić wielkość Bożej miłości, ale im trafniej i pewniej ją oceniają, tym bardziej pragną spotkania z Bogiem i tym bardziej cierpią z powodu oddalenia. A nasz udział w ich wołaniu polega na tym, że potrafimy usłyszeć ten głos, który idzie od nich ku nam, który wielkim wołaniem odbija się dzisiaj na całej ziemi. Boga żywego pragnie moja dusza. Nie ma żadnego innego zaspokojenia dla człowieka, jak być z Bogiem. Nie ma innych prawdziwych pragnień, które człowiek ma i które winien zrealizować. To wołanie Kościoła oczyszczającego się dotyka tak bardzo naszych dusz, naszych serc, naszych sumień, bo jest to wołanie zobowiązujące do wstawiennictwa, a więc zobowiązujące do tej miłości, która jest w Chrystusie. A my, słysząc, spoglądamy na historyczne dziedzictwo wiary, jakie pozostawili nam nasi zmarli biskupi. Uświadamiamy sobie jednocześnie, że jako ludzie mogli popełnić błędy, za które żałowali i przepraszali Boga w sakramencie pokuty i pojednania, żałując za swoje grzechy, postanawiając poprawę i zadość czyniąc Twórcy i bliźnim. Ufamy, że ta ich postawa odnawiała w nich łaskę uświęcającą i przywracała im tęsknotę za pełną łącznością z Bogiem, który wybrał ich na urząd biskupi, kapłański i postawił w Kościele, czyniąc z nich sól tej ziemi i światło dla archidiecezji. Wiemy jednak dobrze, chociażby patrząc na nasze życie, jak niedoskonałe są czyny, że pozostaje wątpliwość, czy ten nasz żal ma zawsze doskonałą formę. Dlatego, słysząc ich wołanie, by widzieć Boga żywego, zatrzymujemy się przy nich z naszą modlitwą. Nią ogarniamy wszystkich, a w ten wieczór szczególnie spoczywających w katedralnych kryptach. To nad ich grobami wołamy: bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa Zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele. Niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim Królestwie. Niech do tej nagrody przyczynią nasze pełne wdzięczności modlitwy.
Niech nasze wołanie dojdzie do dzisiaj do Ciebie, miłosierny Boże. Amen. Święty Tatu.